Dzień dobry kochani, witajcie w nowym filmiku. Dziś, jak widzicie po tytule, porozmawiamy sobie o letniej pielęgnacji. Dostaję ostatnio od Was bardzo dużo pytań. Co robić? Czy zmieniać kosmetyki? Czy nie zmieniać? Czy wprowadzić jakieś nowe? Czy z czegoś zrezygnować? Co robić? Jak to wszystko powinno wyglądać? Także mam nadzieję, że osoby zainteresowane tematem otrzymają odpowiedzi na swoje pytania. No i mam nadzieję, że będzie Wam teraz troszeczkę łatwiej orientować się w tym wszystkim, w tej letniej pielęgnacji i będziecie mogli świadomie podjąć kroki, które, no właśnie, umilą Wam tę pielęgnację. Od czego tak naprawdę powinniśmy zacząć? I coś, o czym bardzo mało się mówi, a szkoda, bo uważam, że powinno się o tym mówić głośno, to jest badanie skóry. Coś, co tak naprawdę powinniśmy robić sezonowo, a przynajmniej 2 razy do roku. Sprawdzać stan naszej skóry. Jak wyglądają naczynia krwionośne, czy mamy stany zapalne, jak jest z porami skórnymi, poziom nawilżenia, poziom właśnie tego nawodnienia, zmarszczki, ewentualnie czy gdzieś skóra mocniej się przetłuszcza, czy mamy nadprodukcję sebum. Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale okres letni jest takim okresem szczególnym, kiedy mamy wysokie promieniowanie. I to, co tak naprawdę powinniście zrobić przed okresem letnim i zaraz po, to jest przebadanie wszelkiego rodzaju znamion na Waszej skórze. To jest bardzo, bardzo ważne. Słuchajcie, bardzo mało się o tym mówi, a ten temat jest bardzo szeroki i niewyczerpany. Ach, się powtarzam z tym bardzo, ale naprawdę, uwierzcie mi, badanie skóry to jest podstawa świadomej pielęgnacji, doboru odpowiednich kosmetyków, ale też przede wszystkim tego, jak wasza skóra będzie wyglądała, w jakim ona będzie stanie. I w związku z tym, że mamy podwyższone promieniowanie właśnie teraz, jeszcze porozmawiamy sobie na temat filtrów i promieniowania w oddzielnym filmie, ale to, co powinniście zrobić i od czego powinniście zacząć, jeśli macie piegi, jeśli macie znamiona, jeśli macie przebarwienia na skórze, idźcie do lekarza, idźcie do dermatologa, do specjalisty i zbadajcie, w jakim stanie w tej chwili są wasze znamiona i wasza skóra. A po okresie letnim zróbcie to ponownie. Będziecie mieć pewność, że wszystko jest ok, nawet jeśli jest nie ok, to podejmiecie szybko odpowiednie kroki, ale to, co jest najważniejsze, to jest prewencja. I ja polecam Wam, jeśli już myślicie o tym, żeby zacząć coś zmieniać w tej Waszej pielęgnacji, a przede wszystkim myślicie o tej letniej pielęgnacji, zacznijcie od badania skóry. I druga taka najważniejsza sprawa, jeśli chodzi o letnią pielęgnację, o ten sezon, który w tej chwili mamy, to są filtry. Ja zalecam Wam stosowanie filtrów UV przez cały rok i Wy o tym doskonale wiecie, jeśli oglądacie regularnie moje filmy. Natomiast lato to jest bardzo szczególny okres, mamy wysokie promieniowanie, jest więcej słońca i te filtry to jest takie must have letniej pielęgnacji. Pamiętajcie o tym, że filtry zawsze dobieracie do typu Waszej skóry oraz Waszych preferencji. Część z Was wybierze filtry fizyczne, część będzie zwracała uwagę na filtry chemiczne, a część z Was na przykład zastosuje filtry mieszane. Na naszym rynku jest bardzo dużo tego typu produktów. Ja zresztą zrobiłam już dla Was kilka filmów, w których opowiadam Wam o takich moich topowych produktach, jeśli chodzi o filtry fizyczne, chemiczne, mieszane, BB, czy jak reaplikować filtr w ciągu dnia. Także zostawię Wam oczywiście linki do tych filmów jeszcze raz w opisie do dzisiejszego filmu i zapraszam Was do dzisiejszego filmu i zapraszam Was bardzo serdecznie do sprawdzenia sobie tych filmików. Filtry. Naprawdę to jest coś, dzięki czemu wasza skóra będzie miała odpowiednią ochronę, wy będziecie czuć się bezpieczniej, zwłaszcza jeśli posiadacie jasną karnację, jeśli już cierpicie na przebarwienia, jeśli macie dużo pieków, jeśli macie jakieś znamiona. Filtry. Tak, moi drodzy, to jest podstawa, filtr i badanie to jest podstawa przede wszystkim letniej pielęgnacji, ale również pielęgnacji tak naprawdę przez cały rok. No i teraz kolejna ważna sprawa i pytanie, które bardzo często od Was dostaję, to między innymi to, czy w letniej pielęgnacji powinniśmy zmieniać kosmetyki.
czy powinniśmy przechodzić na zupełnie inne kosmetyki, czy w ogóle sezonowo powinniśmy zmieniać kosmetyki. Słuchajcie, nie ma takiej zasady, która mówiłaby o tym, że co sezon powinniśmy zmieniać kosmetyki, ale oczywiście to jest wszystko uwarunkowane klimatem, pogodą, tym promieniowaniem, typem waszej skóry, jak ona reaguje na zmiany klimatyczne. Też trybem waszego życia, tym, że wyjeżdżamy gdzieś na jakieś wakacje, albo też więcej czasu spędzamy na dworze, czy też nawet siedzimy w klimatyzowanych pomieszczeniach gdzieś w biurze, prawda? Albo nawet gdzieś w jakichś galeriach handlowych, czy w sklepach, a nawet w domu, kiedy jest wysoka temperatura, mamy na balkonie 30 stopni, a w mieszkaniu 20, tak? Jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo i tak naprawdę to, czy będziemy zmieniać naszą pielęgnację sezonową, zależy od waszych preferencji, od typu waszej skóry i przede wszystkim też od tego, jak skóra reaguje między innymi na te zmiany klimatyczne. No nie oszukujmy się, że latem częściej się pocimy. Nasza skóra też troszeczkę inaczej funkcjonuje. W większości przypadków jednak wolimy lżejsze formuły kosmetyków, które nie będą dawały nam takiego efektu tłustości, zapchania, czy takiego nieprzyjemnego momentu, że czujemy, że coś na tej skórze jest, a chciałybyśmy, żeby jednak skóra była w dobrym stanie, w dobrej kondycji, otrzymała odpowiednią ilość substancji aktywnych, a żebyśmy my czuły się komfortowo. Więc teraz, jeśli wasza skóra tak reaguje, to jak najbardziej tak. Warto przejść wtedy z tych cięższych formuł, cięższych zapachów, cięższych konsystencji na lżejsze. Jeśli natomiast nie macie takiej potrzeby i widzicie, że te kosmetyki, które stosujecie zarówno w jesiennej, zimowej i wiosennej pielęgnacji, bardzo dobrze się u was sprawdzają również latem, to wcale nie musicie ich zmieniać. Ale tutaj musimy zatrzymać się na chwilę przy pewnej ważnej kwestii, jeśli chodzi właśnie o te zmiany kosmetyków, ponieważ latem tak naprawdę są też takie grupy kosmetyków, a w sumie to substancje, które znajdują się w tych kosmetykach, z których powinniśmy zrezygnować. I do takich substancji zaliczamy m.in. kwasy czy retinol. Zaraz wam tutaj opowiem, jak to tak naprawdę wygląda, bo tych teorii na temat stosowania kwasów i retinolu w okresie letnim jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i możecie też otrzymywać sprzeczne informacje. A ja wam powiem tak od siebie, już na bazie trochę mojego doświadczenia, powiedzmy tam tych moich lat, ale też między innymi wiedzy, którą mam z różnych źródeł, od różnych lekarzy, ale też między innymi od moich widzek. Jak to tak naprawdę wygląda i czy w okresie wiosenno-letnim powinniśmy zrezygnować albo też możemy stosować kosmetyki, które zawierają m.in. retinol, kwasy albo czy też możemy stosować retinoidy. No i teraz przechodzimy sobie do tych właśnie tematów. Zacznijmy może od retinolu. Retinol, jak wiecie, jest jedną z najlepszych substancji, które działają przeciwzmarszczkowo, ujędrniająco, odbudowująco, regenerująco. To jest coś niesamowitego, coś wspaniałego dla naszej skóry i myślę, że każdy z nas w swojej pielęgnacji powinien mieć takie kosmetyki z retinolem. No ale teraz przychodzi okres lata i część źródeł mówi o tym, że trzeba zrezygnować z retinolu, a część mówi, że z retinolu możemy nadal korzystać. Ja wam powiem, jak to tak naprawdę wygląda. Jeszcze kilka lat temu mieliśmy ograniczone możliwości, jeśli chodzi o formy retinolu w kosmetykach. Dziś jest coraz więcej nowych generacji retinolu i tak są skomponowane formuły kosmetyków, że retinol możemy stosować również w okresie letnim. Ale tutaj pojawia się pewien problem. Problem, który dotyczy po pierwsze tego, że my jako konsumenci nie do końca wiemy, nawet patrząc na skład INSI, jaka to jest generacja retinolu. Okej. Powiedzmy sobie, że producent informuje nas w deklaracji marketingowej, że tak jest. Ale jaką my mamy pewność, że rzeczywiście jest to nowa generacja retinolu i że to jest tak skomponowana i bezpieczna formuła, że możemy ją stosować latem?
tak naprawdę nie mamy żadnej pewności. Więc tutaj powinna Wam się zapalić taka lampeczka. Druga sprawa. Retinol jest substancją, która nie uczula. Natomiast może podrażniać, zwłaszcza w kontakcie ze słońcem, kiedy skóra się mocniej złuszcza, kiedy jest podrażniona, kiedy jest lekko zaczerwieniona. W kontakcie ze słońcem, w kontakcie z promieniowaniem, ta skóra może źle reagować. No i teraz zadajcie sobie znowu pytanie. Czy warto stosować kosmetyki z retinolem w okresie letnim, kiedy wiemy, że skóra może tak reagować? No nie, bo tak jak wspomniałam wcześniej, pielęgnacja ma być dla nas przyjemna, ma być dla nas komfortowa, a my nie możemy też, nie powinniśmy być w takiej sytuacji, że będziemy się zamartwiać, że okej, stosujemy retinol, a zaraz wyjdą nam przebarwienia. To nie o to chodzi, moi drodzy. Chodzi o to, że lepiej zapobiegać niż później leczyć. No a właśnie, skoro jesteśmy przy tym zapobiegać czy leczyć, to pamiętajcie o tym, że kiedy stosujemy tak silne, intensywnie działające substancje aktywne jak retinol, musimy naszą skórę zabezpieczać, czyli znowu filtry to jest obowiązek, filtry z wysokim współczynnikiem, z wysokim faktorem. A ile z Was z ręką na sercu przyzna się teraz do tego, że dobrze dba o swoją skórę i powiedzmy dobrze chroni tą swoją skórę, reaplikuje filtr tak jak się powinno tego używać, nakłada tyle filtru ile powinno się używać i jest w 100% przekonanych, że okej, ja mam właśnie taką idealną ochronę przed promieniowaniem, więc mogę sobie ten retinol stosować. No nie, w naszym życiu są różne sytuacje, znajdujemy się czasami w różnym środowisku, nie zawsze mamy możliwość dołożenia tego filtra, zaaplikowania go w ciągu dnia, nie zawsze o tym pamiętamy, nie zawsze mamy na to czas, więc znowu, słuchajcie, lepsza jest prewencja niż później leczenie. Dlatego zastanówcie się, czy nie lepiej jest stosować retinol w okresie, kiedy to promieniowanie jest niższe, kiedy nasza skóra inaczej reaguje na zmiany klimatyczne. No moim zdaniem tak. Ja nie będę Was przekonywać do tego, żebyście na 100% zrezygnowały ze stosowania retinolu. To jest Wasza decyzja i Wasza odpowiedzialność. Chodzi mi po prostu o to, żebyście się zastanowili nad tym, czy warto. Jeśli jesteście osobami, które stosują retinol już przez wiele, wiele lat, bo wiem, że tutaj też są takie osoby na moim kanale i wiecie doskonale, jak chronicie Waszą skórę, wiecie też, jak Wasza skóra reaguje latem, co się z nią dzieje, obserwujecie i wiecie, jak o nią doskonale dbać, to dlaczego nie? Jeśli korzystacie z retinolu właśnie tej nowej generacji i macie tę pewność, dlaczego nie? Natomiast jeśli jesteście osobami, które dopiero zaczynają przygodę z retinolem, dopiero wprowadzają tę substancję do swojej pielęgnacji, to ja osobiście uważam, że okres letni powinniśmy poświęcić na to, żeby stosować inne fajne substancje aktywne, a niekoniecznie retinol. Rozgadałam się przy tym retinolu, ale teraz musimy przejść do kolejnej ważnej grupy, a mianowicie retinoidy, bo one też tutaj się ze sobą łączą. O co chodzi z tymi retinoidami? Lekarze twierdzą, że nie ma takich przeciwwskazań do tego, by nie stosować retinoidów w okresie letnim. I okej. Jeśli rzeczywiście jesteście pod opieką lekarską, dbacie o Waszą skórę, macie przygotowaną odpowiednią pielęgnację, również w domu i wiecie, jak działać na te zmiany, które pojawiają się na naszej skórze, czyli stosujecie kurację z retinoidami, to okej. To, tak jak powtarzam, tutaj jesteście w rękach lekarza, który o Was dba i to jest Wasza decyzja. Warto wtedy pamiętać o tym, żeby retinoidy stosować w wieczornej pielęgnacji. Nie w porannej pielęgnacji, absolutnie nie. Rano stosujemy wysoką ochronę, wysoki filtr. Natomiast musicie pamiętać też o tym, że kuracje z retinoidami, nawet jeśli stosujemy je wieczorem, bardzo często łączą się z tym,
że skóra jest mocno przesuszona i może ze względu na promieniowanie ulegać podrażnieniom. A co za tym idzie, też może ulegać przebarwieniom, jeśli nie będziemy w odpowiedni sposób jej chronić. Więc teraz tak, zastanówcie się po raz kolejny nad tym, czy warto podejmować kurację z retinoidami w okresie letnim. Moim zdaniem lepiej poczekać do jesieni, ale to jest moje zdanie. Natomiast tutaj bardzo ważna jest opinia lekarska i specjalisty, który z Wami podejmuje decyzję o tym, by stosować retinoidy. Lecimy dalej. Kwasy. To jest kolejna grupa, którą musimy tutaj poruszyć, jeżeli chodzi o właśnie pielęgnację letnią. I tu znowu pojawiają się takie opinie, że są kwasy, które możemy stosować, że kwasy możemy stosować w okresie letnim, wszystko zależy od stężeń, ale są też takie opinie, które mówią, że absolutnie nie. Ja jestem troszeczkę po środku. Dlaczego? Dlatego, że są pewne kwasy, z których musimy zrezygnować w okresie letnim, są takie kwasy, które możemy stosować w okresie letnim, ale tak naprawdę wszystko zależy od stanu naszej skóry, preparatów, które używamy i stężeń kwasów oraz tego, jak chronimy naszą skórę. Musicie pamiętać, że kwasy działają przede wszystkim złuszczająco, czyli pozbywamy się martwych komórek naszego naskórka, odsłaniamy nowe, świeże, młode warstwy naszej skóry, a takie właśnie młode komórki są narażone jeszcze mocniej na promieniowanie, na to, że mogą wystąpić przebarwienia, na podrażnienia słoneczne, na różnego rodzaju alergie. Jeśli naszej skóry nie będziemy w odpowiedni sposób chronić, a tutaj znowu pojawia się kwestia systematyczności i tego, czy dokładamy filtry w ciągu dnia, no to niestety możemy się nabawić różnego rodzaju problemów. Więc po co? Po co myśleć o tych problemach i mieć w głowie cały czas to, że żeby tylko nie wyszło mi przebarwienia, żeby tylko nie było jakiejś alergii, jeśli możemy zapobiegać, jeżeli możemy odstawić kwasy znowu na okres jesienno-zimowy. W ogóle ja uważam, że lato to jest czas taki dla naszej skóry troszeczkę odpoczynku, od tych ciężkich kuracji, od ciężkich zabiegów. Mamy też wyższą temperaturę, szukamy jednak, żeby ten czas w łazience nie zajmował nam tyle zmartwień, żebyśmy nie musiały poświęcać tyle czasu w naszej łazience, żeby mimo wszystko pielęgnacja była przyjemna, żeby nasza skóra dobrze wyglądała, tak? Więc zostawmy sobie jednak te preparaty i kuracje i zabiegi na okres jesienno-zimowy, a cieszmy się latem, cieszmy się tym, że skóra może dostawać inne fajne substancje aktywne, że możemy na niej próbować właśnie inne fajne substancje aktywne, możemy jej dawać tego potrzebuje, z czego potrzebuje, ale też przy okazji zapobiegać temu, co może się na niej wydarzyć, jeśli źle podejdziemy do naszej pielęgnacji. Ale skoro jesteśmy już tutaj przy kwasach, to są takie kwasy, które oczywiście możecie stosować w okresie letnim. Są to kwasy, które nie będą działały fotouczulająco, fotoalergizująco i sprawdzą się przy różnych rodzajach skóry. I do takich kwasów zaliczamy m.in. kwas migdałowy, który będzie kwasem odpowiednim dla każdego typu skóry, również dla skóry naczyniowej. To nie jest kwas drażniący i można stosować go przez cały rok. Drugim kwasem jest m.in. kwas laktobionowy, który również bardzo dobrze sprawdza się w przypadku skór wrażliwych, naczyniowych, jak również tych, które posiadają trądzik różowaty. Trzeci kwas to jest kwas azelainowy. To też jest bardzo fajny kwas, który podobnie jak w przypadku pierwszych można stosować również przy skórach właśnie takich trądzikowych, wrażliwych, naczyniowych. Czwarty kwas, który można stosować w okresie letnim, jest to kwas ferulowy. I to jest kwas, który bardzo fajnie wpływa na starzenie się naszej skóry. I ostatni kwas, który też można stosować w okresie letnim, jest to kwas fitowy. Jest to kwas, który bardzo fajnie działa na przebarwienia, na wolne rodniki, także też możecie go stosować w kosmetykach w okresie właśnie letnim. Natomiast w przypadku skór takich bardzo problematycznych, skór, które jednak mają ten trądzik, które nie mogą sobie z nim poradzić. Ja nie mówię tutaj o
kuracjach, o chorobach skóry, tylko powiedzmy o takich zmianach trądzikowych, rozszerzonych porach, czy tej nadprodukcji sebum. Jeśli już chcecie stosować preparaty z innymi kwasami niż które tutaj Wam dzisiaj wymieniłam, to przede wszystkim zmniejszcie stężenia. Stosujcie preparaty lekko złuszczające, które mają mniejsze stężenia tych kwasów, to jest raz, tylko i wyłącznie w wieczornej pielęgnacji i absolutnie nie używamy ich codziennie. Raz na jakiś czas, raz w tygodniu, raz dwa razy w tygodniu lub też raz na dwa tygodnie. I pamiętajcie, ochrona, filtry, obowiązek. Ale moi drodzy, jest też taka substancja aktywna, która jest idealna na okres letni. Kiedyś było nieco inaczej, teraz jest nieco inaczej. Coś, co możecie stosować przy każdym typie skóry, będzie fantastycznie na nią działać i skóra po prostu uwielbia tę substancję aktywną. No oczywiście, mowa tutaj o witaminie C. I witaminę C również możecie stosować latem, oczywiście w odpowiedniej formie tej witaminy C i też najlepiej nie w bardzo wysokich stężeniach, tylko powiedzmy w tych takich niższych, ale aktywnych stężeniach. Witamina C jest fantastycznym antyoksydantem, więc będzie też wymiatać wolne rodniki, które powstają w związku z promieniowaniem, z wyższym promieniowaniem. A właśnie jeszcze w połączeniu z filtrem, jeśli zastosujecie produkt z witaminą C w porannej pielęgnacji i do tego dodacie filtr, czyli zrobicie już takie no, absolutne, świetne połączenie, to możecie być pewni, że witamina C to będzie coś wspaniałego dla Waszej skóry. Ja też już na moim kanale zrobiłam dla Was film, w którym opowiadam o takich moich sprawdzonych, fajnych preparatach z witaminą C, które mogę Wam polecić. Tam oczywiście też zaznaczyłam różne formy witaminy C, więc dokładnie ze wszystkim się zapoznacie. Więc dzisiaj nie będę Wam opowiadać jeszcze raz o tym, jakie formy witaminy C, do jakiej skóry, jakie konsystencje, jakie produkty. Zobaczcie sobie koniecznie ten film. Natomiast tak, letnia pielęgnacja, witamina C, filtry, słuchajcie, jak najbardziej. Czyli tak, można powiedzieć, że letnia pielęgnacja, badamy naszą skórę, sprawdzamy nasze znamiona i stan naszej skóry. Filtry, 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 jeszcze raz filtry, witamina C, retinol, lepiej zrezygnować dla Waszego bezpieczeństwa. Retinoidy tylko i wyłącznie w konsultacji z lekarzem. Kwasy, są kwasy, które możemy stosować, ale są też takie kwasy, które mimo wszystko lepiej sobie odłożyć na okres jesienno-zimowy. Ale jest też taka grupa substancji, które działają fotouczulająco lub też fotoalergizująco i nie są wskazane do stosowania w okresie letnim. I mam tutaj na myśli substancje naturalne. Jeśli jesteście osobami, które korzystają z pielęgnacji naturalnej, powinniście wziąć to pod uwagę i też gdzieś sobie zanotować. Zaraz Wam się pojawią te substancje, które lepiej unikać, żeby jednak mieć pewność, że nie dojdzie do podrażnień, że nie dojdzie do rumienia, że nie będzie tego zaczerwienienia na Waszej skórze, że nie wywołacie jakichś dodatkowych przebarwień albo nowych przebarwień, ale przede wszystkim też nie pojawiają się różnego rodzaju wysypki. I no właśnie, jakie to są substancje? I do tych substancji naturalnych, które działają fotouczulająco, fotoalergizująco, zaliczamy między innymi wyciąg z dziurawca, olej z bergamotki, olejek cedrowy, lawendowy, waniliowy czy sandałowy, wyciąg z arcydzięgla, wyciąg z kopru, wyciąg z limonki, naturalne barwniki, wyciąg z nagietka, czosnku czy selera. Sprawdźcie sobie nawet w internecie, gdzie i jakie substancje. Co lepiej omijać, z czego lepiej zrezygnować, jeśli chodzi o pielęgnację naturalną. Nawet jeśli nie stosujecie pielęgnacji naturalnej, ale macie gdzieś swoje ulubione kosmetyki, które do tej pory stosowałyście, to sprawdźcie, stosowaliście, sprawdźcie w Waszych składach tych kosmetyków, czy gdzieś są te substancje, żeby też mieć pewność, że mimo wszystko jednak nie będziecie działać szkodliwie dla Waszej skóry. I na zakończenie tego dzisiejszego filmu, ostatnia bardzo ważna sprawa. Letnia pielęgnacja to jest przede wszystkim nawilżanie i nawadnianie. Musicie o tym pamiętać. Tak jak mamy podwyższone temperatury i
wskazane jest zwiększenie ilości spożywanych płynów, czyli też spożywanie odpowiedniej ilości wody. Działamy od środka, nawadniamy nasz organizm, nawilżamy nasze organy, to pamiętajcie o tym, że skóra też potrzebuje właśnie takiego nawodnienia i nawilżenia. Czyli tak naprawdę działamy od środka, pijemy odpowiednią ilość wody, ale działamy też od zewnątrz. Stosujemy kosmetyki, które będą nawilżały naszą skórę. I tutaj wskazane są wszelkiego rodzaju preparaty o lżejszych, też mocniejszych konsystencjach, które zawierają substancje zatrzymujące wodę w naszym naskórku, które będą też dawały nam taki delikatny, lekki ten film ochronny, jeśli na przykład zmagamy się już z mocnym, intensywnym przesuszeniem naszej skóry. Takie substancje, które będą wpływały dobrze na naszą barierę hydrolipidową. No i wszelkiego rodzaju mgiełki, wody termalne. Wszystko to, co będzie sprawiało, że nasza skóra będzie nawilżona od zewnątrz i od wewnątrz. No dobrze, moi drodzy, to teraz już wiecie, jak tak naprawdę powinna wyglądać ta letnia pielęgnacja. Nie ma w niej nic szczególnego, ale są pewne takie punkciki, na które powinniście zwracać uwagę. Czyli między innymi to stosowanie filtrów, to nawadnianie i nawilżanie naszej skóry, to żeby omijać pewne substancje, które mogą działać fotouczulająco, fotodrażniąco, fotoalergizująco na naszą skórę. Żeby się zastanowić nad tym, czy warto w okresie letnim podejmować wszelkiego rodzaju intensywne terapie lub też zabiegi, a nie lepiej jednak odłożyć to na okres jesienno-zimowy. Systematyczność, to żeby nasza pielęgnacja sprawiała nam przyjemność, prewencja. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Także miejcie to na uwadze i przypominam, że ważne linki znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Zostawiłam Wam również troszkę takich źródeł, bibliografii, literatury, które warto poczytać odnośnie, no właśnie, tych substancji, o których Wam dzisiaj opowiadałam. Także tym akcentem dziękuję Wam bardzo serdecznie za to, że byliście, oglądaliście kolejny film. Trzymajcie się ciepło. No i oczywiście widzimy się w następnej publikacji. Buziaki. Pa!